O mężczyźnie, który prawdopodobnie pijany przyjechał na szkolny parking, policję poinformowali pracownicy szkoły. Policjanci zastali na miejscu śpiącego mężczyznę, który znajdował się w samochodzie osobowym marki Opel, właśnie tym wskazanym przez zgłaszającego. Mężczyzna był trzeźwy, okazał się nim 23-letni mieszkaniec Lubina, jednakże zachowanie 23-latka wskazywało na to, że może znajdować się pod wpływem narkotyków. Badanie na ich zawartość wykazało, że 23-latek był pod działaniem aż trzech rodzajów narkotyków: marihuany, metamfetaminy i amfetaminy. W trakcie legitymowania również wyszło na jaw, że wobec lubinianina sąd orzekł zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. 23-latka zatrzymano i przewieziono do policyjnego aresztu.